3 maja uchwalenie konstytucji. Poznajecie miejsce? Jesteśmy dzisiaj w Szklarskiej Porębie. Właśnie znajdujemy się na znanym skwerze radiowej Trójki. Atrakcji jest tutaj sporo. Jak zarówno dla najstarszych, jak dla najmłodszych. Tam mamy park wspinaczkowy. A tam centrum miasta. Ja polecam wam przyjechać do Szklarskiej Poręby, szczególnie teraz, gdy zrobili dworzec kolejowy, to przed dworcem ten punkt widokowy, co nagrywałem wam, to teraz tam zrobili kilka platform widokowych i po prostu jak przyjeżdża turysta, to już widoki ma od razu przy wyjściu z dworca. No a tutaj rzeka Kamienna. Ja wam powiem, że byłem na Kamieńczyku właśnie dzisiaj, ale tam jest po prostu głośno i nie wiem, czy byłoby coś słychać. Czy tylko byłby bardzo wielki szum. Po prostu, krótko mówiąc, nie wiem, czy by mi film wyszedł. Pamiętacie filmik z Chrośnicy? To o takie coś mi właśnie w Chrośnicy chodziło, że było tam. Chociaż Chrośnica to wieś. I to jest miejska biblioteka publiczna. Tutaj regulamin. Cześć, jestem wolną książką i czekam na ciebie. Weź mnie i przeczytaj. Pamiętaj, by wymienić mnie na inną. No i tak dalej. I tu są różne książki. Nawet Gazeta Niedzielna. Więc jeżeli jesteście miłośnikami książek, czytania, to też możecie przyjechać do Szklarskiej Poręby. Cześć.